Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Negat i ja witam was do Gierobaczki. Nie na live'iku, a do Gierobaczki na odcineczku z Warlord. Przepraszam, z Warlords Battle Cry 3. Tak się to powinno wymawiać. I mam nadzieję, do Gierobaczki, ten odcineczek wam się spodoba, ponieważ postanowiłem zrobić sobie tygodniową przerwę na kanale od live'owania i dzisiaj zajmiemy się po prostu odcinkami. I te odcinki będą oczywiście do Gierobaczki na próbę. Przez 7 kolejnych dni zostanie na kanale dodane 7 odcinków z różnych gier, po prostu po to, żeby sprawdzić, jak one się w tym momencie po prawie rocznej nieobecności odcinków na moim kanale po prostu sprawdzą. Ostatni odcinek był oczywiście z Layers of Fear na kanale i on był wydany bodajże 21 sierpnia 2020 roku, no więc już jakiś czas temu. Ale ja ze swojej strony do Gierobaczki nie będę się tutaj więcej rozgadywał, więc po prostu zapraszam was do oglądania pierwszego z tych odcinków. Oczywiście będą to odcinki typowo pod pokaz, nie będzie tutaj żadnej jakiejś nie wiadomo jakiej rozgrywki. Mam czas ustalony, w którym mam odcinek zacząć, w którym mam go skończyć. Prosto, szybko, łatwo. I jak mówię, od dzisiaj przez następny tydzień tak będzie. A to oczywiście, jak wyjdą te odcinki, to oczywiście jak one się sprawdzą, jakie będą pod nimi, że tak wyrażę, statystyki, zadecyduje o tym, co tak naprawdę się aktualnie podzieje na moim kanale. Ale co się podzieje, no to nie ma co gdybać, po prostu wejdźmy sobie do gry, bierzemy sobie nasze podejście, naszym renegatem, naszym undeadem na 25 poziomie, oczywiście Iron Man, czyli jeżeli giniemy, to giniemy na zawsze. Oczywiście sobie wezmę randomową mapę, ale wezmę sobie ją bardzo małą. I wezmę sobie oczywiście, co my tutaj mamy, też niech będzie randomowa. Może weźmy sobie bez zwierząt i weźmy sobie... dobra, niech będzie dużo kopalń. A te wszystkie różne pierdoły w postaci na przykład tych budynków produkujących dodatkowe, na przykład żywiołaki, no niech będą już wszystkie. Oczywiście ustawiamy siebie, załóżmy, dobra, nie będę czerwony, my będziemy czerwoni, gramy oczywiście na Imperatora. Jeden na jeden szybko, nie Warlord, tylko Imperator, Imperor. Jeden na jeden, szybka rundka tak naprawdę, bo mówię, czas mój jest tutaj ograniczony. I dajemy sobie randomowego przeciwnika, żebyśmy mogli ewentualnie na przyszłość wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Ja oczywiście, jak to robię z Imperatorem, czyli Imperatorowi daję na początku mało surowców, a sobie daję dużo. Dlaczego? Żeby po prostu... po prostu start jest zawsze taki, że zawsze my mamy może i teoretycznie lepsze osiągi niż Imperator. Oczywiście jest to bot, ale jak już potem skoczy, to tak samo, to prawie jakby po prostu surowce mu się same robiły, więc no żadna różnica. A tutaj mi nie zależy na niczym takim. Daję sobie bez smoków, bez tytanów. Teoretycznie miałem zrobić już wstęp po rozpoczęciu tej rozgrywki, ale już pomyślałem, że jak zacząć, to zacząć z powerem do Gierobaczki. A ja tymczasem oczywiście odkryta mapa, zero, ciekawe ile. Mam nadzieję, że niczego źle nie ustawiłem. Teraz zobaczymy, gdzie nam się to pokaże, na jakiej mapie będziemy grać i przeciwko komu będziemy grać. Szybko nam się to... what the fuck? Serio? No teraz to mnie zdziwiła ta gra. O kurwa, nie wiedziałem, że to tak można. Na... no to kurwa mać, tutaj są moje wieże. One się będą napierdzielać, dopóki... Jasny ciul. Ej, to ja muszę... no powiem wam, że... to będzie bardzo, bardzo, bardzo szybki szpil. Chociaż no, niekoniecznie. Ja może zrobię coś takiego, że po prostu... aha, jestem na dole, Jezus Maria. O kurde. Muszę to wszystko poprzeć. Czekajcie, bo już się tutaj pogubiłem, kurde mole. To sobie przejmę, tego bym nie przejął kryształu. Powiem... czemu ta wieża nie napierdzielała? Jestem w szoku, co tu się od niej pawliło. I teraz podstawowe pytanie. Dobra, kurde, jestem w kropce. Totalnie, totalnie jestem w kropce. Ja myślę, że ta mapa będzie dobra, mała, ale nie aż tak, kurde. Dobra, musimy szybko walnąć dwójeczka, bo tak naprawdę, no... kto zacznie robić kurcze wojska, ten tak naprawdę wygrywa. I to jest w ogóle dziwne, bo ten odcinek spodziewam się, że... dobra, to mi ta wieża zostanie zniszczona. Najprawdopodobniej, ewentualnie, jeżeli ją... szybko, szybko, szybko! Fast repel. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, powinno się udać, na spokojnie.
No tak, bo ten ciul też ma włączoną naprawę. Paruwo! Sią mi stąd! Serio on myśli, że coś tutaj ugra? Te boty są durniejsze niż mi się wydaje. I cio... O, prawie zdech! Widzicie? Ale dobra, na szczęście to jest nie umarły. To jest naprawdę coś dziwnego, co ci od... Ja nie powiem, szczerze, to do ciebie było zupełnie inaczej. Spodziewałem się troszeczkę większej mapy, kurwa, nie czegoś takiego małego, no! Ale tu mamy gnole, kurde, ja... Ja muszę, kurde, uważać. I to w ciul uważać, bo tu są te zasrane gnole. Fastly.pl, dobra, zobaczymy. To, no tak naprawdę teraz, która wieża wygra, to bardzo dużo zdecyduje. Potrzebuję ze trzech budowniczych tak naprawdę. Cyk, cyk. Moja mina chyba mówi wszystko, bo to, co się teraz podziało, od jej nie pawliło. Myślę, że to jest bardzo dobry akcent, jeżeli za przeproszeniem dajemy dupy na takim początku. Ja się boję tych gnoli, kurwa. Dobra, robię kolejne cmentarze, no bo to nie ma... Nie ma się z tym pierdzielić tak naprawdę. Rób tutaj. Renegat nasz kochany. Tak, teraz tak, potrzebuję budowniczych. Dobra. Teoretycznie no. Niech się robią te szkielety. W razie czego. Dobra, rób to szybko. Tutaj rób jedno. Masakra, potrzebujemy teraz tak. Mamy trójeczkę. Dobra, niech się robią to szkielety. Dwójeczkę. Teraz tak. Szybko, robimy sobie tego jednego buffa. Dobra, został zniszczony. Shit! Wiecie co, ja może teraz zrobię coś takiego, że potrzebuję cieni. Cieni. Co przejmujesz, kurło? Ale jak ona to zrobiła? Dawaj. Rozwal go. Powiem wam, że co się teraz odwaliło, to ja nie jestem w stanie stwierdzić tak naprawdę. Totalnie w szoku, totalnie nie wiem, co się dzieje, jestem zdezorientowany. Dobra, zginął, ale no... Rozwal tą nagę może. Dobra, on se poradzi, no se poradzi, no dobra. No dobra. Dobra, no budujemy to, co nam potrzebne jest tak naprawdę. Nagrobki? A, no tak, bo potrzebuję tego w cmentarzu zrobionego. No dobra. Panie, jeżeli dasz radę... No tak naprawdę, no... to podejście było tak ciulowe, że szok. Spadajcie stąd. Bohater musi być, kurwa, naprawdę ubezpieczony jak ciul. I teraz tak. Ze dwa szkielety potrzebujemy, żeby dać tam. Dobra, zróbmy te. To jest nieprawdopodobne, co tu się odwaliło. Ja mam teraz bohaterowi na przyrządy 5 damage'u, no to wiadomo, że będzie inne. 3 kombata, 10 damage'u, no nie, tego nie zamienię. 3 kombata, 10 damage'u, 15 armoru. Dobra, to już mamy, to wszystko mogę tak naprawdę sprzedać. Dobra. Teoretycznie wiecie co, to jest, to podejście było takie ciulowe, że szok. Ale ja sobie zostawię. I tak naprawdę mogę się teraz tu pobawić, bo no nie ma sensu zacząć następnego tak naprawdę na większej mapie, bo jest to bez sensu w tym momencie. Robię po prostu więcej tych. Zrobisz to? Zrobi. No dobra, róbmy same szkielety. Co prawda to jest, mówię, tak jak to mówiłem, to będzie odcinek pokazowy i na tym właśnie mi zależy po prostu, żeby sprawdzić, jak się te cholerne odcinki tutaj zdadzą po, no, takim czasie tak naprawdę. Bo oni zaraz i tak chcą to przejmą wszystko. Weźmy sobie może... Panie... No dobra, oni sobie tutaj poradzą. To muszę zniszczyć, tak? 3 budynki nieprzyjaciela. To jest po prostu paranoiczne. Bardzo głupie, za przeproszeniem. No dobra, muszę przyjąć te dwa. Ale muszę, kurde, uważać. Dobra, oni sobie ją zniszczą. Przejmiesz sobie ją na spokojnie.
Naprawdę, moje szok, moje zadziwienie po prostu sięga zenitu w tym momencie. Pytanie podstawowe, czy... No dobra, co mogę budować? Mogę budować te. Dobra, ty wracaj do wieży. Właściwie to... ja bym sobie przejął te dwa budynki. Tak naprawdę. Naprawdę. Na gnole muszę uważać jak na skurczysy. Oj! Już mogę mitryl robić? Co tak szybko? Pewnie przez to, że mam te cholerne... W razie co rozwalę sobie to, żeby mieć... Wiecie co? No! Dodatkową skrzynię z czymś tam. No dobra, róbcie te szkielety. Muszę pilnować bohatera jak oka w głowie. W razie czego po prostu... tutaj go przywalę. Ze szkieletów wszystkich zrobimy po prostu te zjawy. Serio? Naprawdę, tak naprawdę to, co wszystko co ja robię, to jest bez sensu. Ale może nawet i dobrze, że tak wyszło. Szczerze, spodziewałem się troszeczkę innej rozgrywki. Ale nie ma co się spieszyć, mi się tutaj fajnie siedzi, bawi, mimo tego, że ta mapa jest tak mała, że można by było na niej pomieścić, kurczę, nie wiem, niemowlaki. Nie mogę zbudować teraz tego. No dobra. Zrobiłem to zadanie? O! Myślę, trzy budynki zniszczyć. Czekaj, przejąć czy zniszczyć? Przejąć trzy budynki, no widzicie, ja nie umiem czytać, renegat debil nie umie czytać. No dobra, lecimy z tym koksem. Teraz mnie te wszystkie widma przeszkadzają. Nie mam 400 tych. Mam te feniksy. Tylko feniksy, naprawdę trzy feniksy, one są słabe jak barsz. No dobra. Poradzimy sobie w takim stylu. Widzicie, szkieletów mamy w ciul. Niech będą po prostu już... No co mam powiedzieć? Mamy mitryl tak szybko, mamy taką armię tak szybko. Rozwalmy ich sobie. Bo drodzy budowniczowie, idźcie sobie tutaj może. Zombiaki. Dobra, rozwalmy sobie ich po prostu. Dobra, mamy gnole, które walą tutaj zabójstwem. No, na taką... No i zabili, kurde, i zdobyli jeszcze 100 złota przy okazji. Rozwalmy. Rozwalmy tego ciula. A jeszcze mam te... Feniksy, napierdzielać. Wow, leci. Co jest, kurwa? Dobra, zdech, na szczęście zdech. Na szczęście zdech. Zobaczymy, czy coś dla bohatera mamy. Może to jest taka fajna nadmisja, żeby sobie narobić do gierowaczki. Że się tak wyrażę. No tu jeszcze mamy tą ukrywkę goblinów. Ale my sobie ją zrobimy potem. Co my tutaj mamy? Plus 10 damage'u. No to kurczę, słabe te bronie mamy. To sobie wyrzucę, tej laski tu nie potrzebuję tak naprawdę. Jakieś buty, hełm bądź inny talizman na rękę by się przydał. No dobra, mam już jak widzicie full limit. O Jezus Maria, idźcie. Dobra. Dobra, rozwalmy ich po prostu. Panowie? Halo, no rozwalcie to, rozwalcie to. Tu rozwalmy sobie to jedno po prostu. Ła, zostaw Feniksie! Rozwalmy tego. Szybko go zabili! Serio, tak szybko poszło? Naprawdę? No Chryste, panie! Ja się naprawdę spodziewałem czegoś innego po tej mapie, po tej rozgrywce niż, no właśnie, czegoś takiego. Ej, rozwalcie panowie to. Dobra, szybko mi tyle żeśmy zrobili, to tak naprawdę wszystko jest już dogadane na ostatni guzik. Muszę uważać, żeby... plus 5 armora, no to jest mi w tym momencie niepotrzebne. Mogę sobie to wziąć za tą laskę i tak naprawdę ona nic nie da. Włócznia Ank, no dobra. Coś mogę kupić? Plus 10 damage, plus 30 przeciwko ludziom. Co to był za dźwięk? Ale to był dźwięk w grze jakiś dziwny. Too expensive. Za drogie.
Cast extend 5 shards for hit. No weźmy sobie to, a co? Mam jeszcze tą świątynię węża. Dobra, jakiś wy sobie weźcie to. Złoto się przyda. Dobra, mam wszystkiego po 600, no to w sumie chodź tutaj, bohaterku. Chodź tutaj, renegatku. Rozwalmy to wszystko. Dobra, rozwalmy sobie też to. Sobie to kupię. No i już. Przynajmniej coś będziemy mieć w rączce, nie? Będziemy mieć w rączce. I koniec. Przecież myśmy tu nic nie zrobili tak naprawdę. No powiedzcie mi, co zrobiliśmy? Wyłączę sobie to kółeczko, nie da się. To było T czy R? Nie, no nie da się. Ja nie jestem w stanie określić tego, co się stało na tej mapie, na tej misji. Naprawdę, oświećcie mi, co się stało, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, co się stało. Mamy zwycięstwo, co prawda okalane troszeczkę, może nie głupotą, ale naprawdę z totalnym, totalnym zdziwieniem. No i jak widzicie, do następnego, fajnie oni się na tej mapie tu ułożyli. Do następnego poziomu nam brakowało, no, niecałych 100 doświadczenia, no więc tak naprawdę... Gdyby ten bohater głupi nie zginął poprzez podchodzenie do moich wież, no to byłoby, myślę, trudniej. Chociaż nie byłoby trudniej, po prostu to była tak łatwa mapa, że no bot nie dał, po prostu nie dałby rady sobie z tym poradzić i ze mną. Ja nie jestem jakimś prograczem, żeby nie było, więc po prostu te gromadzki oczywiście, cóż, jest... A jednak mamy poziom, 230 doświadczenia za zwycięstwo, ja o tym zapomniałem tak naprawdę. Zobaczcie sobie tak naprawdę statystyki. 25 zginął, kills 1, 2... A, bo on zabił jednego z tych goblinów. No, sporo, powiem wam, statystyki niezłe. No cóż mogę powiedzieć do grywaczki? Na ten wzgląd to tyle. Weźmy sobie oczywiście, dowalimy wszystko w... kupiectwo, bo oczywiście naszym bohaterem jest kupiec, handlarz, boże, co ja mówię. No i to do grywaczki. Oczywiście to byłby najlepszy moment, żeby sobie w tym momencie tego live'ika zakończyć. Live'ika. Już mi się miesza w głowie. Ten odcinek do grywaczki zakończyć z WBC3. Następny oczywiście odcinek nie będzie z WBC3. Mam nadzieję, że wam się po prostu podobało do grywaczki. Jeżeli wam się podobało, no to wiecie, co macie zrobić. Możecie zawsze zostawić coś po sobie. Oczywiście... Dziękuję za obejrzenie i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Ja był Renegat i cześć!